Cześć. Tutaj jest delikatnie z górki, ale temperatura dzisiaj jest w tej chwili 17 stopni. Jadę już paręnaście kilometrów. Prędkość, jak widzicie, utrzymuję około 90. Średnie zużycie paliwa chwilowe to gdzieś 2-2,5. Tak staram się utrzymać, no i średnie wychodzi 3,5. Jak widać po wskaźniku paliwa i przebiegu prawie 1000 km przejechałem, 3/4 baku zostało zużyte, czyli w granicach pewnie gdzieś 40 kilku litrów. Zatankuję, to będę wiedział, jak to się ukształtowało. Natomiast chciałem powiedzieć, że no po prostu pokazać, że tak naprawdę można. Te prawie 1000 km zrobiłem głównie poza obszarem zabudowanym, w odcinkach 50-60 km za jednym zamachem. Kilka razy zdarzyły się odcinki takie 5-kilometrowe po uruchomieniu zimnego silnika w mieście, ale to dosłownie może 4, 5, może 6 razy na tym jednym tankowaniu, na tym jednym odcinku 1000 km, a większość to są właśnie obszary zabudowane. I jadąc mniej więcej właśnie w takich warunkach jak teraz, można osiągnąć zużycie paliwa rzędu 3,5 litra na 100 km według wskazań komputera pokładowego, czyli w granicach 4 litrów, myślę, że może troszeczkę więcej niż 4 litry, albo odrobinę mniej niż 4 litry według tankowania. No to chyba w tej chwili tyle. Przede mną jeszcze gdzieś 50, może 40 km do celu. I myślę, że przy takich warunkach i przy takim natężeniu ruchu jak teraz, jest mniej więcej południe, droga krajowa i niedziela, dobra pogoda, ruch nie jest zbyt duży, także myślę, że uda mi się jeszcze z tych 3,5 litra według wskazań komputera uszknąć odrobinę w stronę 3 litrów. No i zrobiłem trochę więcej kilometrów, jak widać jest już ponad 1000. No i zużycie paliwa, tak jak też powiedziałem, przewidywałem, tak jak myślałem, udało się uszczknąć te 0,2 litra. Myślałem, że może uda się to zrobić 3,2, ale to już jest naprawdę bardzo, bardzo trudny wynik. Jednak ruch już jest troszeczkę większy. 2 czy tam 3 razy mnie złapało jakieś czerwone światło. No nie jest takie to proste, natomiast chciałem powiedzieć, pokazać, że jednak jest to wszystko możliwe. Powiecie, że te wskazanie komputera to o 4 litery rozbić, bo to 3,5 to i tak jest nieprawda, czy tam 3,3. Samochód pali znacznie więcej. Tak, to jest prawda, ale to jest ten sam cały czas mój samochód. 25-letni Maserati. I no te swoje testy wykonuję właśnie na nim, nie na żadnym innym, więc one są dla mnie miarodajne. Te 1000 km, jak widzicie, 1000 km jest zrobione. Wskaźnik paliwa pokazuje, że no mniej więcej w 3/4 już jest pusty, a może troszkę mniej, a może więcej. Zatankuję, to pod korek będę wiedział, na pewno gdzieś napiszę albo pod spodem, albo w komentarzu. Zresztą sam nawet nie wiem, ile tutaj wchodzi paliwa, myślę, że 62 albo może 65 litrów. Jak ktoś wie, może napisać w komentarzu, będę wdzięczny. Podsumowując, słuchajcie, jest to możliwe i nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, po prostu trzeba przewidywać to, co się dzieje na drodze, jechać w granicach właśnie 1800 do 2000 obrotów, najlepiej 1900, czyli na piątym biegu w granicach 80-90 km na godzinę, bezsensownie nie hamować, przewidywać to, co się dzieje na drodze, czasami wystarczy delikatnie ująć gazu, a potem delikatnie dodać, żeby nie hamować, bo na hamowaniu się najwięcej traci. Co jeszcze? Przyspieszenia. Nie jest tak, że przyspieszam jak obciążony tir, tylko jeżeli muszę z dolnych biegów ruszać, no to po prostu ruszam z nich w miarę dynamicznie, no nie znowu tak, żeby do czerwonego pola, ale z drugiej strony też nie tak, żeby w nieskończoność się rozpędzać.
No i zatankowałem, jak widać, 49,25, 1000 km zostało zrobione, teraz jadę sobie dalej, no i postanowiłem, że nagram ten filmik, bo go obiecywałem, a po drugie, no kilka tematów będę musiał wyjaśnić, bo podejrzewam, że sypnie się troszeczkę komentarzy, wiadomości na ten temat, czyli samochód przejechał 1030 km, zużył w tym czasie 49,25 setnych litra oleju napędowego i teraz dzieląc to wszystko, mnożąc i wykonując skomplikowane dla mnie działania matematyczne, wychodzi, że średnie zużycie paliwa mojego samochodu na tym odcinku wyszło 4,78 setnych litra, czyli 4, no w zaokrągleniu powiedzmy 4,8 litra. A oczywiście zaraz powiecie, jak to, kurczę, pokazywałeś 3,3, mówiłeś 4 litry, 3,5, a teraz wychodzi ci prawie 5 litrów, no to jest możliwe, bo trzeba wziąć pod uwagę pewne fakty. Po pierwsze, nie jestem do końca pewny, czy ostatnio jak tankowałem, rzeczywiście zatankowałem pod korek, czy tam nie zrobiła się jakaś poduszka powietrzna. Może jeszcze można było wlać 3 litry, może 4, może pół, nie jestem tego pewny. Teraz zatankowałem pod samiusieńki koreczek, także następne badanie powinno być o wiele bardziej miarodajne, a na pewno nie będę miał tego argumentu. Kolejna sprawa to, samochód cały czas jeździ na klimie, trzeba to wziąć pod uwagę, a z tego 1000 km no część, tak jak wspominałem, jednak była zrobiona w mieście. Mieszkam też w mieście, które ma 150 tysięcy mieszkańców. Nie mieszkam na przedmieściach, tylko gdzieś tam na dzielnicy. Więc każda trasa, którą zrobiłem, kończyła się jednak wjechaniem do miasta, a każdy wyjazd zaczynał się wyjechaniem z miasta, więc ta trasa pozamiejska to też nie do końca tak jest, że 100% tej trasy robiłem poza obszarem zabudowanym. Kilka razy samochód wykorzystywałem również w mieście. Zrobiłem, myślę, no mniej więcej 20, 1/20, może 1/10, ale może troszeczkę mniej całej tej trasy, albo w granicach właśnie 1/10 w mieście, a tam wychodzi znacznie wyższe zużycie paliwa, wiadomo. I kolejna rzecz, słuchajcie, te 1000 km poza miastem, no to nie było wszystko tak, że jechałem w ten sposób, aby komputer wskazywał mi 3,5 albo 3,3 litra, tylko jeździłem w różnych warunkach, kiedy ruch był większy, albo na przykład kiedy średnia prędkość podróżna również była większa. Bywało też tak, że zdarzały się prędkości, no powiedzmy, bliskie autostradowym i przypuśćmy, że jechałem wtedy autostradą. Dlatego też, jak powiedziałem, to zużycie paliwa, które przedstawiłem Wam na podstawie tego paragonu, to jest średnie zużycie paliwa. Średnie, no ze wskazaniem pozamiejskim jednak. I 4,8 to jest takie dość realne, mi się wydaje. Normalne, bez jazdy jakiejś naprawdę ekstremalnej. Tam powiedzmy były 2-3, może 4 takie traski po 50 km, kiedy rzeczywiście dbałem o to, żeby ta noga pracowała płynnie, żeby te biegi zmieniać w tym momencie, kiedy trzeba, kiedy nie wyprzedzać, bez zbędnej jakiejś potrzeby, albo żeby nie hamować zbyt gwałtownie, a reszta to była normalna, zupełnie jazda taka jak na co dzień się większość z Was, myślę, rozsądnych uskutecznia. To co, kończymy ten etap 4,8. Samochód jest zatankowany do pełna, jeździmy sobie dalej i zobaczymy, co będzie po następnym 1000. Może w międzyczasie nagram jakiś pośredni filmik. Zapraszam do subskrybowania kanału. Kto ma ochotę, łapka w górę, kto nie, łapka w dół. Zobaczymy, jak Google i YouTube na to zareaguje. A Passat 25-letni jeszcze się nie rozleciał, jeszcze jeździ, teraz jadę na grzyby, pogoda jest ładna, mam nadzieję, że coś znajdę. Do zobaczenia.